Kamil, bardzo Ci dzisiaj kibicowałem. Widziałem, ile pracy wkładasz i w treningi, i ile nerwów Cię kosztowały te mecze sparingowe i mecz pucharowy, w którym miałeś sytuację, ale piłka nie chciała wtedy wpaść do bramki i liczyłem, że dzisiaj zdobędziesz bramkę w meczu ligowym. To byłaby ładna historia. Bramkę zdobyłeś, nawet dwie. No i żal tylko tego, że nie są to bramki, które dają nam chociaż punkty. Na pewno, dzięki na pewno za Wasze wsparcie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam mocno we mnie wierzyli ostatnimi czasy, bo ciężko mi było czasami przemknąć to wszystko w tych sytuacjach, które gdzieś tam miałem. Wiem, w jakiej jesteśmy teraz w sytuacji. Marko jeszcze jest kontuzjowany, więc gdzieś tam ta odpowiedzialność mocno jest na moich barkach i ostatnio gdzieś tam nie szło to tak, jakbym chciał po mojej myśli, więc musiałem zakasać rękawy i cały czas wierzyłem w to, że jednak ta pasta się odmieni, to wszystko wróci. Dzisiaj się udało, na pewno jestem z tego bardzo zadowolony, bo to mi gdzieś tam oddało trochę mojego szczęścia. Zaś jeżeli chodzi o wynik, no niestety dzisiaj pierwszą połowę można przemilczeć z naszego wykonania, bo tak naprawdę, jak to się brzydko mówi, nie dojechaliśmy na ten mecz w pierwszej połowie i wyszło to, jak wyszło. W drugiej połowie podnieśliśmy głowy do góry, zakasaliśmy rękawy, chcieliśmy pokazać naszą taką piłkarską złość i to, że naprawdę umiemy grać w piłkę i kurczę, w przypadku tego, że dostajemy 3 bramki do przerwy i nie możemy nic zrobić, nam nie układa się kompletnie nic w tym momencie, chcemy odmienić losy meczu dzisiaj, starczyło nam sił do 3-2, niestety. W ostatniej akcji dostaliśmy jeszcze gonga na 4-2. No trudno, jak to się mówi. Pierwsze śliwki, robaczywki. I wiem, że stać nas na lepszą grę, na to, że możemy robić punkty w Ekstraklasie, bo mamy fajny zespół, ambitny. Dzisiaj to się nie udało, ale idziemy dalej. Jak widzisz rolę takich doświadczonych zawodników jak ty, Tomek Nowak, Martin Polaczek? No ty sam masz ponad 100 meczów w Ekstraklasie. Co możecie teraz powiedzieć tym młodym chłopakom, którzy dzisiaj debiutowali w tej najwyższej lidze? No to, że już mecz się skończył, już tego nie cofniemy, już nic z tym nie zrobimy. Nie dopisaliśmy sobie punktów za ten mecz i to, że można z tego, przede wszystkim z drugiej połowy, wyciągnąć fajne rzeczy, bo tam parę fajnych momentów pokazaliśmy. Potrafiliśmy w pewnym momencie usiąść na górnika bardzo wysoko i jeszcze próbować się troszeczkę namieszać w tym meczu. Tak jak powiedziałem wcześniej, starczyło nam sił na 2 bramki dzisiaj. Szkoda, bo wiem, że gdybyśmy nie zaczęli tego meczu tak, jak zaczęliśmy, to dzisiaj byśmy być może wyjechali stąd z punktami, chociażby przynajmniej jednym, ale... No ale na tyle dzisiaj byliśmy w stanie zagrać to spotkanie, jak się zakończyło i niestety musimy swoim doświadczeniem, tak jak pan powiedział, w tej chwili gdzieś tam w tym tygodniu podnieść na duchu wszystkich i po prostu wyczyścić głowę i tyle. I jedziemy dalej, musimy cieszyć się grą. Wróciliśmy do Ekstraklasy, klub wrócił do Ekstraklasy, my doświadczeni zawodnicy wróciliśmy do Ekstraklasy. Większość chłopaków gdzieś tam zadebiutowała w tej Ekstraklasie. Trzeba się z tego cieszyć, to jest fajna chwila teraz dla nas wszystkich. I tak jak powiedziałem wcześniej, to już za nami i teraz trzeba po prostu głowa do góry i pokazać to, co nas cechowało w pierwszej lidze, gdzie naprawdę potrafiliśmy grać fajny futbol i cieszyć kibiców. Teraz mamy mecz u siebie i miejmy nadzieję, że to będzie taki bodziec do tego, żebyśmy zaczęli fajnie grać i fajnie jeszcze punktować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych bramek w następnych meczach. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.